przyglądałem się zdobycznemu sprzętowi władzy i powiem ci, że chyba wykombinowałem coś niesamowitego. Udało mi się połączyć oddzielne elementy i stworzyć przedmiot, który po aktywacji powoduje zwiększenie zadawanych obrażeń. Oczywiście dopóki nie wyczerpie się zapas energii. Trudno znaleźć do tego cudeńka części, ale skuteczność jest naprawdę wysoka. Tu masz plany. Dobrej zabawy. Jestem Soo. Prowadzę tu warsztat, ale moją najważniejszą robotą jest opuszczenie tego podnośnika, gdy władza zaczyna węszyć. Kilka spraw na początek. Twój boks jest za tymi drzwiami. Będę tu naprawiać twój sprzęt i odholuję cię, jeśli wpakujesz się w kłopoty. Na dole znajdziesz kierowniczkę wyścigów. Bar jest na tym piętrze, a biuro Redstone'a na górze. Pamiętaj, nic się tu nie dzieje bez jego zgody. Nie trać więc czasu i idź się z nim spotkać. Jesteś tu nowy? Chyba powinienem cię powitać. W podziemnym mieście znajdziesz wszystko. Jeśli chcesz się pościgać, idź na dół. Masz coś do sprzedania, wpadaj na górę do Jani. Na pewno ci się u nas spodoba. Hej, nieznajomy. Chcesz trochę zarobić na boku? Brick Johnson, facet, który prowadzi bar, ma kłopoty z bandytami kradącymi mu trunek. Chce, żeby ktoś zajął się tą niedogodnością. Zobacz się z nim. Witaj w podziemnym mieście.
Miłego dnia. Jesteś tu nowy? Gianni ma przyzwoite zaopatrzenie, ale jeśli chcesz ubić dobry interes, zobacz się ze Stu. Facet ma w ofercie coś specjalnego. Hej, koleś! Nie marnuj czasu szefa! Idź do niego! Nie ruszaj się. Jesteś nowym człowiekiem marszala? Dobra, jesteś nowy. To znaczy, że nie wiesz, jakie tu panują zasady. Wyjaśnię ci. To moje miejsce, moje miasto i każdy gnojek odpowiada przede mną. Robią to, co im każę. Jeśli mi pomożesz, dogadamy się. Jeśli nie, staniesz się zbędny. Rozumiesz? Marszal twierdzi, że jesteś wyjątkowo skuteczny. Może cię sprawdzimy, he? Mój brygadzista ma problemy z mutantami na końcu tunelu niebieskiej linii. Nie można ich stamtąd wyplenić. Więc idź mu pomóc. Poradzisz sobie z tym? Dobrze. Udowodnij, że jesteś użyteczny, a pozwolę ci zostać. Teraz pokaż, na co cię stać i wynoś mi się stąd. Redstone dał ci robotę! Przestań się obijać! Pomógłbyś staruszkowi, przyjacielu? Moje mięśnie i stawy starzeją się. Mam coraz większe problemy z chodzeniem. Ale słyszałem o roślinie zwanej kwiatem komety. Żując ją, można podobno pozbyć się bólu. Problem w tym, że nie mogę jej zdobyć. Dałbyś radę pomóc staruszkowi w potrzebie? Dobrze. To na pewno uśmierzy ból. Proszę, kolego. Myślę, że to ci się naprawdę przyda. Hej, ty! Podobno marszał wrócił z nowym cynglem. Jedni mówią, że to ktoś z Arki, inni, że to ty. Cóż, no to przekonamy się. Ludzie Jonesa pracują, reszta ekip nie robi nic. Nie zrobię nic więcej. W końcu ma problem z mutantami. Okej, ale i tak mi się nie podoba. Dopóki ktoś nie zajmie się mutantami Jonesa, pozostaje nam tylko chlać. To ty jesteś nowym mięśniakiem Redstone'a? Chciałbyś może trochę dorobić na boku? Pieprzeni bandyci nękają moich dostawców alkoholu. Przez nich trudno sprowadzić tu dobry towar. Hojnie ci zapłacę za patrolowanie dróg i zabicie paru bandytów, a załatwisz drapieżce, to zapłacę ci podwójnie. Dasz sobie z tym radę? No to w pożądalu. Idź im dołożyć. No dalej, już! Witaj, nieznajomy. Mam najlepszą talię kart na pustkowiach. Zmierzysz się ze mną? To prosta gra karciana, ale poznanie wszystkich tajników może zająć całe życie. Dobra, oto zasady gry. Zaczynasz z własną talią kart. Tak, masz swoje karty i z tej talii wybierasz te, które według ciebie najlepiej nadają się do gry. Jest w tym trochę szczęścia, strategii i mnóstwo dobrej zabawy. Myślisz, że twoja talia dorówna mojej?
Dobrze zagrane. Liczę, że się jeszcze spotkamy. Świetną propozycję. Czołem, jestem Stu. Często mam nadwyżkę różnych towarów i sprzedaję je za rozsądną cenę. Chcesz rzucić okiem? Wpadnij tu jeszcze, moja oferta szybko się zmienia. Cześć, przystojniaku. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Jestem Gianni. Kupuję, sprzedaję, staram się trochę zarobić. Dzięki temu wiążę koniec z końcem. Mam niezłą ofertę. Znajdziesz u mnie wszystko, czego ci trzeba. Jeśli czegoś nie znajdziesz, to pewnie ci tego nie trzeba. Więc czego potrzebujesz? Jeśli coś ci będzie potrzebne, wal prosto do mnie. Na razie. Nie widziałam cię wcześniej. Życie tutaj nigdy nie było łatwe. Codziennie ciężko pracujemy, ale przez Redstone'a i władzę nie zostaje nam wiele na życie. Coś musi się zmienić. Coś musi dać ludziom nadzieję. Ludzie potrzebują zmian. Dam ci radę. Nie zadzieraj z Redstone'em i nie rzucaj się w oczy władzy. Wierz mi, nie chcesz z nimi zadzierać. Dalej.
rzucaj. Dalej. No dalej. Widziałem cię wcześniej. Nowy? Jest w tunelu! Szef dał znać, że mam się kogoś spodziewać. Pewnie chodziło o ciebie. Mam spory kłopot. Cholerne mutanty nie dają nam pracować. Niedługo będzie trzeba zamknąć ten projekt. Podejrzewam, że przebili się do niebieskiej linii i teraz się tam panoszą. Coś trzeba z tym zrobić, no. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak, zdaje się, że to robota w sam raz dla ciebie. Cieszę się, że to rozumiesz. Wejście do ich jaskini znajdziesz przy ścianie kanionu. Zejdź jak najgłębiej i poszukaj niebieskiej linii.
Hej, twardzielu. Nieźle ci idzie tłuczenie mutantów. Cóż, mutanty to nie gadżeciarze. Zadrzyj z gadżeciarzami, a pożałujesz, twardzielu. Nieźle. Oczyściłeś jaskinię z mutantów i nawet to przeżyłeś. Redstone wybrał do tej roboty odpowiedniego gościa. Powiem mu o twoim wyczynie. Ej, twardzielu. Wciąż jesteś dłużnikiem Redstone'a. Idź na górę i z nim pogadaj. Hej, posłuchaj, Dietrich, mój partner handlowy, potrzebuje pomocy. Szuka kogoś, kto umie obchodzić się z bronią. Idź do niego, jeśli chcesz. Znajdziesz go za sklepem Gianni. Nieźle się spisałeś, ale walka z mutantami to żadne wyzwanie. Ale wiem, co mogłoby umocnić twoją pozycję tutaj. A więc tak, to moje miasto. Tyle, że muszę się jeszcze uporać z gadżeciarzami. Niezbyt różnią się od stada bandziorów z pustkowi, ale mają pod kontrolą tutejszą elektryczność, a jej cena wciąż rośnie. Rozumiesz? Chcę odebrać im wpływy w mieście. Podobno udało im się połączyć Feltryt z Plutonem. Jeśli to prawda i uda nam się zdobyć ich wynalazek, na długi czas rozwiążemy problemy energetyczne tego miasta. To właśnie twoje zadanie. Trzymają ten towar w starym, chronionym skarbcu, gdzieś w banku nad nami. Będziesz musiał dostać się do tego banku. Otwórz skarbiec i zabierz stamtąd Feltryt. Rozumiesz? Oto co musisz zrobić. Będziesz mógł dostać się do banku przez stare biura metra na tyłach. Masz. To jest klucz do starego biura zarządu. Stamtąd idź prosto na górę. Odbędą się naprawdę wspaniałe wyścigi. Zapisujcie się szybko, bo chętnych jest